Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Co się stało się pod Jeszewem? No co? Lunka, bratek koło ciebie wyrasta. Bratuś, bratuś. A u ciebie co wyrasta? U mnie wyrasta coś tam. U mnie wyrasta S. S. Ale jedno S. Jedno S. A no jak ja mam to? Najlepiej to by ci się sprawdził nóż. To chce mój numer telefonu. Szybko. O. O Jezu, z głowy ci udziałam, sorry. Nie widzę. A będziesz krzyczeć zaraz. Czemu będę krzyczeć? Bo jest innego koloru jak zawsze. A to mnie to twój telefon, co mi to? Mnie to rybka. On jest zupełnie, no jest taki. On jest Edge. To jest Edge. Ty jesteś Edge. Już nie robią Edge'ów. Ojej, biały. Ale gruby. Jaki to telefon? S22 Ultra. Co ty tak wycierasz? No ale weź przytknij, bo z jednej strony masz milimetr od... Milimetr, centymetr. No on ma tego sticka, mówiłam ci, że ma sticka tu. Ty nawet nie wiesz, co kupiłeś, nie baba. Nie wiem, co kupiłem. To jest stary? To jest, bo to jest jakiś biurowy. Bo ja będę w biurze. Nie ma takiej wielkiej różnicy. No, jak to nie? No nie ma, zobacz, to jest pół milimetra tylko. To dużo jest. Pół centymetra. Patrz, nawet ładowarki już nie dają, tylko sam kabel. No bo już... No bo ładowarki mam akurat. Ale fajnie coś się tutaj widziałam. A to osobny zapas kupiłeś? Tak, osobno kupiłem. Aha. Od razu kowerkę. No to u nich te są najlepsze jednak, nie? Znaczy ty robisz takie zamykane. Super. A to jest inny, to nie jest kolejny numer, to nie jest kolejny upgrade do tego telefonu. To jest coś innego, to jest inny model. BB. To jest S20, no? To jest S22. Dwa modele do przodu. Ale to jest jakiś inny model, bo one wszystkie takie samo wyglądają, a ten wygląda zupełnie inaczej. No to jest Ultra. Aha, czyli to jest plus, inny. A to jest Ultra. Tak. To jest inny. No to ciekawe, czy ja mam do wyciągania tych pin. Ty, ja ci pin zostawiałam do wyciągania na kominku. Zawsze tam było miejsce. I co zawsze z nim zrobiłeś? Zawsze jest. Nieważne, pin. Ale to powinieneś mieć jeden pin. Tam było miejsce, ale gdyby się odkładało na bok. Dobra, teraz jest napisane na... Co ja mam takie ręce? Jest napisane na internecie, żeby uważać, bo tutaj jest mikrofon, obok jest do wyciągania karty. No i co w związku z tym, czemu no, trzeba uważać? Mikrofonu nie przycisnąć. No przecież widzisz, gdzie jest, co tam masz. Przecież widzisz, co tam masz, gdzie masz mikrofon, a gdzie... Aha, chciałam wam powiedzieć, że mieliśmy mieć grilla, ale się okazało, że nasz grill już jest zepsuty. Radio na szybko jechał po jakieś takie przekąski. Jest naładowany trochę? Cienko widzę ten telefon, jakiś taki mi się on wydaje. Bardzo breakable. To jednak jest Galaxy. O, i Ola widać z pracy roztrzepana. No i co, no tylko Samsung Galaxy. Spoko. Świetnie. Cieszę się razem z tobą, kochanie. Enjoy! Caj, psa w nosa. Chodź, Lunka, pocałuję pani w nosa. Lunia, chodź, pani w nosa pocałuję. To w dupkę. Obiecujesz? Jestem Kiwik. Kiwik? Jezus Maria. Proszę, opowiedz, co dzisiaj ugotowałeś na obiad. Dzisiaj ugotowałem mango latte. Normalnie mów. Chickpea and tomato rogento. Taki, o. Naan bread. Mamy champis w domu, o. Tak powinno powiedzieć. Lepsze. No na pewno lepsze, ale wiesz. Ale naan bread tak ładnie wygląda. Naan bread wygląda perfekcyjnie. I Radek zrobił z mąki pełnoziarnistej, bo nie mieliśmy takiej zwykłej białej, także nawet mieliśmy lepiej. Mieliśmy białą, tylko miała być chlebowa. Aha, no to biała to jest chlebowa. No, tak. Dobra, okej. Okay. Że smacznego. Przepiękne. Dziękuję. Piekujemy. Ale jesteś opalony. Bo stałem przy piekarniku cały dzień. Sierota dwa razy się mnie pytał, jak skręcić. Powiedział, że rozumie, upewniłam się i skręcił w złą stronę. Ale rozumie. Wyciągnij tą śrubkę z buzi, bo nie daj Boże. Połknąć będzie wszystko na ciebie. O. No. Sierota. No sierota, wystarczy słuchać tej sieroty. Żeby babcia miała koła, to byśmy wołali na nią rower. O, tak. Jak? Zmęczyłeś. Zmęczyłeś się? Spoko, co? Za takie pieniążki.
Ile było napisane? 45 minut montaż. O Jezus, sorry, głowę ci ucięłam. No nie wiem nawet w sumie. No, bez wkrętarki to tak 2 godziny. To takie bez sensu to jest, bo tutaj do tego teraz nie ma... Nie, poduszkę zabierzemy, a to będzie o. Stolik właśnie na to by się przydało szybę kupić czy coś. No to, nie, szybę. Albo deseczka na tym będzie stała i na deseczce będzie się stawiało. Cheers. Cheers. Nie cheers, a ty... Salut. Wiedziałam, że to będzie szkodnika miejsca. Co ja ci od razu mówiłem, że kupujesz spalnię dla psa na dworze. Zobacz. Lunka! Tylko usiadłem. Lunka, to chyba za dobrze. Super, powiem wam, że za takie pieniążki ten komplecik. Tutaj to jest... Musiałam się usiąść. Zaraz, to jest kijowo to zrobione, no bo to można przyczepić albo z tej strony i to jest po prostu miejsce na to i to brzydko wygląda. Ale to można tam odciąć. Tak, to jest bez sensu jako siedzenie, no chyba, że ktoś przychodzi, nie? No to wtedy może więcej osób osiąść. Jako stolik to tylko i wyłącznie z jakąś tacką, bo inaczej jest za miękkie, ale tak spoko wygląda, co? No i jest, wygodny usiąść. No już siadam. Chodź, bidzinko, chodź. Ale pachnie ogniskiem. To ja. Ty pachniesz ogniskiem? Tak. Bo ja jestem zapalnik. To zapalnik chyba to nerwów. Moje, to moje ten, to mój nickname, rapera. Raper zapalnik. A mówię, mojego tego, wkurwienia. Albo sputnik. A. O, zobaczcie, co tutaj stoi. Lody, lody dla ochłody. Chcecie takiego loda? A ja nie jem takich lodów. Wiecie dlaczego? Bo jeszcze nie widziałem, żeby ten pan robił lody, brał pieniądze. I mył ręce. Jeździł, drapał się w głowę, drapał się w dupę i dawał kolejne lody. Nie widziałeś, powiedziałeś. Nie widziałem, żeby mył ręce. No właśnie. Mają zlew, nigdy nie widziałem, no. Żeby mył ręce. Znaczy, tak o, może o tym nie możemy powiedzieć, bo nawet nie próbowaliśmy. Kupiliśmy kiedyś. Ale no, właśnie tak było. Tak, tak, tak. Ale właśnie tak kiedyś kupiliśmy u nas i później Radek znowu wyszedł, bo cały czas było pełno ludzi. I oni biorą tylko gotówkę. Znaczy, kiedyś brali tylko gotówkę, to było jeszcze na starym domu, nie? Tutaj żeśmy nie kupowali. O, jest to auto. No to wiem, bardzo mi się podoba. Patrzcie, jakie ładne auto, bardzo mi się podoba. Jak nie jestem blacharą i nigdy nie zwracam uwagi na auta, on musi być przejezdny. Zobaczcie, Vauxhall Mokka. Z tego roku jest, tak? No. 7.1, z tego roku. Albo z zeszłego. Ale jest przepiękny, no jest taki ładny. O, nie wiem, nic nie powiem tutaj, ale śliczny jest. Właśnie wracając do tych lodów, to ale kiedyś jest taki lodu, ale mówię, to było ponad 6 lat temu. I później żeśmy kiedyś poszli razem i ja popatrzyłam na umywalkę, nie? I ja mówię, Radek, Butka. Ta umywalka jest zupełnie sucha, no zupełnie, zupełnie sucha. I już nigdy więcej takich lodów nie kupiliśmy, nigdy. No, ale to jak jedliśmy, były dobre. A, kiedyś kupiliśmy na Cornwalli i dobre były. Ale to i... Tak, to nie jeździ. Tak, on stał i nie jedzie, no. Boże, no, się ogrodzą. I denerwuje mnie tam muzyczka zawsze. On ma... Jaką on ma? On ma jeszcze jakąś inną, poważną jakąś, nie, on ma I did it my way. A ja myślałam, że powiesz, że nie strasz, nie strasz. Bo się zesrasz. Duduś tak śpiewał. Jaki Duduś, ty nie Duduś. A nie Duduś, no. Znaczy on nie śpiewał, on powiedział, ale później to zaśpiewał ten pan w kręconych włosach, jaką ma, nie pamiętam teraz. Jak zaczęłam to u niego na TikToku, to po prostu od razu do Radzie wysyłałam. I to już było ile temu? Duduś zamiot. Jak nie szanowałem naszego prezydenta, tak troszkę zacząłem po tym jego stwierdzeniu. Tak, ale to on szaleją, w ogóle nie strasz, nie strasz. A jeszcze co on takiego zrobił? Jak cień mgły, tak? Co z COVID-em było? Cień mgły. Młodzieżowe. Ogólnie to mamy już taką prawdziwą, prawdziwą wiosnę. Śpiewają cały czas przepięknie ptaki. Wszystko już jest... W ogóle słyszycie ptaki? Jest niewymownie w górze ptaki chwilą cudownie. Wszystko kwitnie, wszystko pięknie wygląda. Bardzo mi się podobają zawsze stokrotki i zawsze mi się podobają mlecze. I my nasze zostawiłabym, tylko no trawy musimy czasami kosić, a mlecze przepięknie wyglądają i pszczoły kochają mlecze. Kochają. I jeszcze gdzieś przeczytałam, ślimaki nie kochają mleczy, a jeszcze gdzieś powiem wam, przeczytałam, że jeżeli mlecz wyrasta, to wyrasta... Ale pięknie! To wyrasta właśnie gdzieś na jakiejś ziemi. Wow! Kobieta.
I to kobieta. No. Aż ptaki krzyczą. To wyrasta gdzieś właśnie na jakiejś ziemi, która potrzebuje... Na ziemi, która jest, ma jakieś problemy, jest jałowa albo coś takiego. Także on rośnie tą ziemię, niby coś tam, że tak powiem, uzdrawia i wtedy zdycha. Także my mamy dużo kawałków takich. Zwłaszcza u nas mlecz rośnie tam, gdzie... Słyszysz ptaka? Słyszysz tam kota? Tam jest sikalis. Nie, tam, nie, nie tam jest sikalis, tylko tam, gdzie mieliśmy drzewa. A to one tu dwa! Słyszycie? Już się marcują. Będą walczyć. Zobaczymy, Radka kamerę zooma. Bebe, za sobą bardzo się rusza, jak jest na takim przybliżeniu. To przybliżę jeszcze, zobacz. Oko kota. Ale nie mogę przybliżyć. O, patrz, wycofuję się. Kurde, myślałam, że nagrywałam. No jest na największym 20 razy. A, bo to jest kamera tylko. Aha. Bo zdjęcie można robić do 100. O, kurde, myślałam, że nagrywałam. O, niestety nie. Dobra, pamiętajcie, pamiętajcie, to ty też pamiętajcie, bądźcie zdrowi i szczęśliwi, ale pamiętacie, jak ostatnio tutaj szliśmy i mówiliśmy, że za, ile powiedzieliśmy? Ty powiedziałeś za pół roku, ja powiedziałam, że za 2 miesiące, tak? No minął miesiąc. Będą śmieci tam z rogu, także zobaczymy, ale nie, Radzie, chyba jeszcze nie ma. No dobra, no tutaj już się zaczyna, no ale to jest chodnik i przystanek, także tu ma prawo, to znaczy ma prawo. Woda już wygięta, miesiąc czasu minął, tutaj jakaś doniczka. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Sobie kwiatki do domu wziął. Na razie jeszcze czysto. Co jest? Puszka jakaś już leży. Ale to tam daleko. No, bebe. To może być zrzucania też stąd, myślę. Albo z ogrodu. Także na razie jeszcze jest czysto. Ale fajnie, podoba mi się to osiedle. Ładnie wygląda. Nie? No, jest okej.